Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim zadbał o to, aby wakacje były pełne aktywności oraz kreatywności. 3 tygodnie pełne wycieczek, warsztatów i radości specjalnie dla najmłodszych mieszkańców. Przede wszystkim myślę, że po pierwsze dzieci mogą w miejscu swojego zamieszkania skorzystać z bardzo atrakcyjnej formy zajęć. Mogą się też spotkać, a przede wszystkim trochę wyjść z tego domu i jak odciągnąć te dzieci od tych telefonów, smartfonów, komputerów, bo my też tutaj zauważamy, że to jest jednak, robi się teraz troszkę taki problem, że te dzieci za bardzo się chyba też może przez tą naukę zdalną też przyzwyczaiły, więc ja myślę, że taka fajna zabawa w gronie rówieśników w okresie wakacji naprawdę może być fajna, atrakcyjna i ciekawa. Hala sportowa dostępna jest również poza rokiem szkolnym. Liczne zajęcia oraz osoba nadzorująca sprawiają, że czas mogą tu spędzić zarówno dorośli, jak i dzieci. Hala udostępniana jest dzieciom do godziny 15 bezpłatnie. Mogą przyjść, bo na hali po południu odbywają się zajęcia zorganizowane, ale do godziny 15 dzieci mogą przychodzić na halę i uczestniczyć w zajęciach, pograć. Pobawić się. Zorganizowane półkolonie pomagają również rodzicom, którzy pomimo wakacji muszą nadal pracować. Dzieci mają zagospodarowany czas pod okiem wyszkolonej kadry ośrodka kultury. Dlaczego fajnie spędzać czas na takich półkoloniach? Bo w domu by się tak bardziej nudziło. I koledzy są jednak, bo tak samemu się bawić ciągle tymi samymi zabawkami, a z kolegami to zawsze coś nowego. I ogólnie kontakty, to też fajnie. Zróżnicowanie zajęć sprawia, że nikt nie czuje się pominięty. Doceniane są działania zarówno z sektora aktywności fizycznej, artystycznej oraz czysto rozrywkowej. Uczyliśmy się robić na drutach. Mamy też dużo aktywności fizycznej, co mi się też bardzo podoba. Tutaj też można bardzo rozwinąć swoją kreatywność na tych obozach. Naprawdę jest to cudownie. Byliśmy w kinie w poniedziałek, we wtorek, nie pamiętam, wczoraj byliśmy we parku linowym i w parku miniatur i tam były bardzo ciekawe rzeczy, na przykład katedra Notre Dame w pomniejszeniu, ten park linowy bardzo też fajny. Dzisiaj robiliśmy zabawki z drewna i to mi się podobało. Wakacje przed komputerem? Z pewnością nie w Tarnowie Opolskim. Świetlica oraz półkolonie sprawiają, że o nudzie nikt tu nie pamięta. A dzieci oprócz rozwijania swoich pasji mogą po prostu wypocząć po pracowitym roku szkolnym.